Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Piotrem Rubasem. Witaj Piotrze. Witaj Rafale, witam wszystkich Państwa. I Dzień szczęść Boże. Boże, bo już jesteśmy w adwencie i, że tak powiem, czekamy na rocznicę urodzin, na święta Bożego Narodzenia. No, dokładnie tak. Chciałbym cię spytać najpierw o sprawę protestu pod Ministerstwem Zdrowia w Warszawie na ulicy Miodowej. On się odbył w pierwszym dniu grudnia, 1 grudnia. Brało w nim udział kilkaset osób reprezentujących, zdaje się, 30 kilka, prawie 40 różnych stowarzyszeń. Było tylu mówców mniej więcej. Też zabierałem głos jako Centrum Edukacyjne Polska. Jak zawsze ludzie, którzy nie zawsze na co dzień ze sobą współpracują, tutaj była pełna mobilizacja i moim zdaniem wypadło to całkiem nieźle, chociaż był dosyć ostry mróz i wilgotne powietrze, więc wszyscy wracali zmarznięci. Czy sądzisz, że, bo tam chodziło o te uwagi dotyczące tego nowego traktatu pandemicznego i tak dalej, czy uważasz, że tego typu protesty są potrzebne i czy sądzisz, że ktoś się w ogóle będzie przejmował tym, że Polacy no, protestują w tej sprawie? No oczywiście, myślę, że są jak najbardziej potrzebne. Każda forma sprzeciwu jest potrzebna. No, pozostaje pytanie o skuteczność tego. Jak najbardziej jestem tutaj sceptyczny wobec tego faktu, że ktokolwiek weźmie pod uwagę, tutaj mi chodzi o decydentów, o Ministerstwo Choroby i Nagłej Śmierci, pod którym ten protest się odbywał, weźmie pod uwagę te postulaty, bo oczywiście to nie zaistnieje. Twierdzenie przez niektórych działaczy, przez pewnego prawnika z Wrocławia, że jak to podał w swoim wpisie na Twitterze bodajże, że właśnie ten protest unaocznia nam, iż Konfederacja posiada realne narzędzia wpływu na władzę, no jest kuriozalny, bo tak naprawdę ja widziałem na tym proteście przedstawicieli, ale tylko i wyłącznie Konfederacji Korony Polskiej. Nie widziałem tam pana Bosaka, pana Mentzena, byli wielce nieobecni. No po drugie, ale no był to jest... Korwin-Mikke który był, już ale nie on jest nie jest posłem posłem. i nie jest w Nie Konfederacji, jest bo został posłem. usunięty. Dokładnie tak. No i wiadomo, że Korwin-Mikke był takim no chlubnym wyjątkiem w tym środowisku tak zwanych kuców, czy partii Korwin ogólnie, w środowisku libertarian, no bo on się pojawiał gdzieś na tych protestach i zdobywał się na jakieś śmielsze wystąpienia, aczkolwiek nosił też maskę, nie wsparł w swoim czasie w poprzedniej kadencji posła Brauna, kiedy ten został wyrzucony przez marszalicę Witek z Sejmu. No ale to już wybaczmy jemu ze względu na wiek. No on tu się chlubnie zachował, bo na ten protest przybył, więc chwała mu za to. Natomiast pozostali tak zwani młodzi, no na tym proteście niestety nie byli i no tutaj takie, tego typu sformułowania niektórych działaczy, że właśnie tą naszą awangardą jest Konfederacja, no nie wytrzymują krytyki, bo ten protest pokazał, że tak nie jest. Ma to wymiar oczywiście symboliczny i jest potrzebny, tak, jak najbardziej. No można by było sobie życzyć większej frekwencji, bo z tego co tam widziałem na materiale wideo, no, na stolicy mogłoby być większa ilość uczestników, aczkolwiek był to dzień roboczy, więc też to ma swoje ograniczenia. No tak, rzecz słuszny, protest słuszny, aczkolwiek no, miejmy świadomość, że ta machina, ten walec globalistyczny
przygotowania do powtórzenia tej pandemii, którą mieliśmy w latach 2020-2022, no są czynione i nikt tutaj się za bardzo nie przejmuje i będzie to postępował. Kolejny temat, powiedzmy, związany na pewno z tym protestem, to generalnie pakiet różnych rozwiązań prawnych, które się proponuje nie tylko Polakom, w ogóle jest to, tak jak wspomniałeś, globalna, globalistyczna agenda. Z jednej strony agenda ONZ-u, tak zwana Agenda 2030, gdzie takim sztandarowym programem jest zrównoważony rozwój, a zrównoważony rozwój to jest zapewnienie bezpieczeństwa, czyli bezpieczna aborcja, piękne hasło, bezpieczna eutanazja, bezpieczne in vitro, no oczywiście bezpieczna strefa Gazy i parę innych takich właśnie no, stwierdzeń, które u niektórych wzbudzają śmiech, a u innych przerażenie. Więc i to wszystko nas czeka po kolei, od in vitro do eutanazji będziemy to wszystko przerabiali, bo to jest to, co nam współczesny, można powiedzieć, globalistyczny, a de facto satanistyczny świat ma do zaproponowania. Jak się przed tym bronić, twoim zdaniem? No, to jest trudne pytanie, złożona odpowiedź, jak się bronić. No, przede wszystkim należy być wiernym sobie, wiernym wyznawanym wartościom, nie iść na żadne kompromisy, na to właśnie takie dryfowanie w kierunku centrum, co jest obserwowane wśród wielu polityków przedstawiających się jeszcze 5-10 lat temu jako konserwatyści, jako katolicy, nawet ci tradycyjni. Dziś ci ludzie już mówią, że potrzebujemy dialogu, potrzebujemy kompromisu, potrzebujemy jakiejś nowej jakości. Ten diabelski pakiet, który przedstawiłeś, no to jest właśnie tak, to jest to, co jest tutaj nam serwowane, co jest, istnieją próby właśnie wtłoczenia tego we wszystkich państwach świata, ta globalistyczna agenda. Jest to szczególnie niebezpieczne, no nieludzkie po prostu. Tak, i właśnie kwestia w ostatnich dniach bardzo głośna tak zwanego procederu in vitro, która tutaj no, obiła się o uszy szerszym echem. W ogóle należałoby sobie zadać pytanie, czym jest to in vitro? No, jest to procedura, jak to się mówi, sztucznego czy wspomaganego zapłodnienia. Dosłownie oznacza to łacińskie w szkle, na szkle, ponieważ no, na szkiełku laboratoryjnym jest przeprowadzane połączenie żeńskich i męskich komórek rozrodczych. Szkło po łacinie vitrum, vitreus jest szklany. Można skojarzyć z witrażem w kościele, tak, to właśnie od tego pochodzi i in vitro to znaczy na szkle. No ta procedura ma szereg różnych tutaj odmian i w zależności od tego, no tutaj są różne warianty zastosowane, ale przede wszystkim jakby podstawą to jest to, o czym, to co taki, co wywołała taki wściekły jazgot tej całej lewackiej koalicji różnych odcieni, słowa Grzegorza Brauna, no, że podstawą tego wszystkiego jest selekcja. Bo to jest prawda, przede wszystkim no, selekcja na każdym etapie. Selekcjonuje się najpierw komórki rozrodcze, męskie, żeńskie, ocenia się ich ruchliwość, później przeprowadza się to połączenie. Jest też odmiana tutaj tej metody, polegająca na połączeniu kilkudziesięciu tysięcy plemników właśnie z pewną ilością komórek jajowych i w sposób niejako no, zbliżony do naturalnego, że tak powiem, dochodzi do tego zapłodnienia i później wybiera się ileś tam zarodków, z których część jest niestety niszczona.
Natomiast też jest forma tego procederu in vitro, która polega na sztucznym połączeniu jądra plemnika z komórką jajową, wprowadzeniu za pomocą właśnie często przez zootechników. Nie jest czyli przepraszam, to jest procedura na oko zootechnika. Tak. On sobie ocenia, ten jest silny, żwawy, wysportowany Dokładnie. Zarodek, to tego zachowamy, a tamte do wyrzucenia. Dokładnie tak. I to jest ułomne, bo tego dokonuje człowiek, który, jednostka, która nie stanie zobaczyć. Ileś lat temu kolega, który studiował biotechnologię, właśnie mi tłumaczył, że to jest tak wadliwe, tak ułomne, ponieważ ten przeprowadzi, czy to będzie lekarz, czy to będzie zootechnik, ale generalnie żaden człowiek nie jest w stanie rozpoznać tego, tych struktur, tych związków, które są, związków chemicznych, które są na powierzchni błony komórkowej, czy to plemnika, czy komórki jajowej. To jest poziom już taki nano, poziom niedostrzegalny dla oka ludzkiego, nawet pod największym powiększeniem mikroskopu. I właśnie jest to tak stworzone przez Boga, jest to proces naturalny, który pozwala uniknąć powstania zarodków, które będą wadliwe, które będą obciążone poważnymi wadami genetycznymi, do czego niestety dochodzi, jeżeli to połączenie tych komórek rozrodczych zachodzi w sposób sztuczny, tak? Niejako na siłę są one łączone przy pomocy mikropipety pod mikroskopem, ponieważ właśnie naturalnie, jeżeli ten proces zachodzi, to plemniki, na powierzchni których znajdują się pewne związki chemiczne, które są spowodowane tym, że jest jakiś defekt genetyczny, one nie pasują, że tak powiem, do tego klucza, który jest na powierzchni komórki jajowej. Nie połączą się te dwa klucze ze sobą i ta komórka nie wniknie, nie ma szans na wniknięcie do środka. Natomiast jeżeli to zostanie zrobione na siłę, to wtedy dochodzi do błędów, do stworzenia wadliwych embrionów, które potem są też niszczone przez tych prowadzących ten proceder. Aczkolwiek nie zawsze tak może być, bo na przykład może dojść do sytuacji, kiedy powstanie jednak ten zarodek i dojdzie już do rozwoju, do postaci takiej, że będzie możliwe urodzenie się żywego człowieka. Natomiast nie zawsze tak jest, ale może dojść to właśnie w ten sposób, w sposób sztuczny, do tego, że osoby, które zostaną poczęte wskutek tej metody, będą obciążone jakimiś defektami genetycznymi, rzadkimi chorobami genetycznymi, które będą się manifestować po wielu, wielu latach. Mówię, to każdy przypadek jest jednostkowy, natomiast jest to generalnie zabawa w Boga, jest to stawianie się w roli stwórcy i tutaj jest to bardzo niebezpieczny proceder, jest to proceder, bym powiedział, którym zarodek, w którym człowiek generalnie jest traktowany przedmiotowo, niczym jakiś obiekt, jakiś produkt, w którym zbija się duże pieniądze, bo pamiętajmy o tym, że za tym projektem ustawy stoi też lobby tych różnych klinik, im jest to bardzo na rękę, że to, co zostało przegłosowane, uważam, że to jest wielki skandal, że będzie refundowane z pieniędzy publicznych wszystkich Polaków, nie tylko tych zainteresowanych. I tak jak na wstępie zaznaczyłem, przede wszystkim selekcja, ten proceder jest związany z tym, że zarodki są mrożone, one są przechowywane w jakichś plastikowych pojemnikach, część z nich jest wylewanych do kanalizacji i jakoś niszczonych.
No, są to rzeczy straszne, a tylko części z tych dzieci, które zostały w ten sposób poczęte, no, pozwala się żyć i pozwala się urodzić. No, ja bym to przyrównał do, to oczywiście nie jest to samo, ale do klonowania ludzi, tak? Bo we wszystkich, póki co, we wszystkich cywilizowanych państwach świata klonowanie ludzi jest zabronione prawnie. Myślę, że gdzieś tam w Chinach czy gdzieś to tego typu próby na pewno już były podejmowane. Natomiast konwencje międzynarodowe jeszcze póki co zabraniają klonowania ludzi. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego? No właśnie dlatego, że wtedy człowiek stawia się w roli no, Boga, stwórcy, no, czy jak ktoś jest niewierzący, natury, tak? Jest to już taka ingerencja, takie traktowanie człowieka, że no, grozi to bardzo niebezpiecznymi tutaj następstwami. I też by ktoś sobie mógł powiedzieć, no ale co to takiego, pobierzemy komórkę z danego organizmu ludzkiego i jeżeli ją skopiujemy, stworzymy drugą komórkę, klon tego, no to przecież nic się nie stanie. No właśnie nie, prawodawstwo na to nie zezwala i tu jest podobnie, ponieważ jest to sztuczne stawianie się w roli Boga. No właśnie te uprzedmiotowienie człowieka, sprowadzenie go do poziomu co najmniej zwierzęcia, być może zwykłego, martwego przedmiotu jest najgorsze, bo nawet dochodzi do tego, że są dyskusje. Ja się na tym nie znam. Być może ktoś, kto się zna na tych aspektach teologicznych, powie, że no, są wątpliwości o posiadania duszy przez ludzi, którzy zostali w ten sposób poczęci. To jest bardzo oczywiście niebezpieczne, bo to jest odczłowieczanie, ale skoro taka dyskusja się toczy i zabierane są głosy w tej dyskusji, no to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. To tak jak ja przyrównałem tą sytuację w czasie swojego przemówienia do sytuacji w Palestynie, gdzie też przecież wiemy, że przedstawiciele rządu tworu syjonistycznego nazywają mieszkańców Strefy Gazy czy zachodniego brzegu Jordanu, czyli Palestyńczyków, praktycznie porównują ich ze zwierzętami. Czyli po to, żeby zrzucić jakąś odpowiedzialność, to traktują ich właśnie przedmiotowo, bo przecież zwierzę można kupić, sprzedać, zabić, zjeść, po prostu można z nim zrobić wszystko i tak postępują wobec tych ludzi. Niestety Światowa Organizacja Zdrowia, niektórzy ten skrót WHO tłumaczą World Health Organization, czyli Światowa Organizacja Piekielna, no postępuje podobnie jak władcy tworu syjonistycznego. Czy nie sądzisz, że, czy takie porównanie jest twoim zdaniem uprawnione, no bo to jest nieludzka polityka wobec Palestyńczyków? Tak, jest jak najbardziej uprawnione. Ja tutaj bym dodał od siebie, że każde ludobójstwo i to ludobójstwo, z którym mamy obecnie do czynienia w Strefie Gazy, które trwa, to ludobójstwo, każde ludobójstwo jest poprzedzone odczłowieczeniem człowieka i tym, że po prostu przeciwnik jest sprowadzony do roli zwierząt. To zawsze tak było w historii, czy to robili niemieccy narodowi socjaliści, czy to dzisiaj robią właśnie ci przedstawiciele reżimu syjonistycznego wobec swoich niewinnych ofiar w Palestynie, czy to ma miejsce w stosunku do dzieci na nienarodzonych, bo przecież lewactwo, lewica właśnie próbuje wmówić swoim ofiarom, że no, dzieci nienarodzone, że ludzkie embriony, czy człowiek w fazie zarodkowej nie jest człowiekiem. Jest to całkowicie pozbawione jakichkolwiek podstaw naukowych, medycznych, bo nie ma jakiegoś wyraźnego etapu, od którego się zaczyna człowiek, jakiegoś momentu, gdzie zarodek ludzki zyskuje jakieś cechy w sposób no, nagły. Nie, to się rozwija ten proces stopniowo, a jego początkiem jest moment właśnie zapłodnienia. I tak jak słusznie zauważyłeś, tego typu dyskusje właśnie, zastanawianie się, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy nie. Ja myślę, że tutaj na tym etapie, na którym jesteśmy, ta propaganda globalistyczna, ona będzie trwała.
i za 10, za 20, może za 30 lat dojdziemy do punktu, teraz ci tutaj akolici tego nowego porządku świata, dla nich oni oczywiście będą zaprzeczać, dla nich to, co będzie za 20 lat, za 30 lat, jeżeli uda się im tutaj przeforsować te zmiany globalistyczne, to będzie oczywiście też szok dla tych orędowników tych wszystkich piekielnych procedur typu in vitro czy aborcja. Natomiast no myślę, że w tej niedalekiej względnie przyszłości będzie tak, że właśnie ludzie zostaną oswojeni z takimi procedurami jak nawet klonowanie ludzi, tak, bo na chwilę obecną już z tych istot ludzkich, które zostały uznane za niepełnowartościowe przez zootechników w in vitro, są pobierane na przykład komórki z tak zwanych wadliwych embrionów, które zootechnik ocenił, że są niepełnowartościowe, są pobierane komórki, które są wykorzystywane dalej w przemyśle farmaceutycznym. Czy na przykład z abortowanych dzieci szereg koncernów też pobiera właśnie komórki, które są potem wykorzystywane na przykład w produkcji słodzików czy innych substancji. I obawiam się, że no właśnie w niedalekiej przyszłości możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy no będzie nachalnie promowana taka agenda, że no przecież te istoty ludzkie, czy ci ludzie, którzy zostaną stworzeni wskutek klonowania ludzi, czy wskutek jakichś innych procederów, przy pomocy tej specjalistycznej techniki, no nie będą nazywani ludźmi, tak? I będą powiedzmy dawcami narządów, organów, części zamiennych dla tych no, celebrytów, przedstawicieli tych zdegenerowanych elit, tego półświatka z pierwszych stron gazet i będzie to im ukazywane jakoś na coś zupełnie naturalnego, coś normalnego, a wszyscy ci, którzy będą protestować, no będą nazywani wstecznikami. Dzisiaj to jest jeszcze za szybko, bo te zmiany są przeprowadzane stopniowo metodą wolnego gotowania żaby w ciepłej wodzie, ale myślę, że to będzie postępować i to jest ten cel, do którego oni dążą, żeby zapewnić, bo pamiętajmy o tym, co przyświeca temu wszystkiemu, to jest właśnie stworzenie raju na ziemi, tak? To jest przekonanie, że będziesz żył wiecznie, tutaj państwo, koncerny, instytucje, oni ci zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo, to jest słowo wytrych, zdrowie po wsze czasy, jak ci się coś zużyje, to będziesz miał części zamienne i wszystko będzie dobrze. No, to jest właśnie ta piekielna perspektywa, nie bacząca na koszty i na ofiary i cierpienia tych, którzy mają zapewnić to. No właśnie, moim zdaniem jest to w znacznej mierze wręcz wojna ideologiczna, religijna, bo jest to po prostu instalowanie cywilizacji śmierci, gdzie właśnie to, że nawet teolodzy wchodzą w tą dyskusję, w zasadzie teolodzy powinni odrzucić, powiedzieć, że nie ma człowieka bez duszy, no ale jeżeli wchodzą niektórzy w taką dyskusję, że może być na przykład na podstawie in vitro człowiek powstały i ten powstały człowiek przy pomocy tej technologii pseudomedycznej staje się człowiekiem bez duszy, no to jest jakaś herezja. To po prostu i bardzo niebezpieczna. No, cywilizacja śmierci, no obawiam się, że też wytwarza pewną religię. Zauważmy, że podejście do tak zwanej pandemii było wprost religijne. No, noszenie maseczki, szprycowanie się miały wymiar i symboliczny, i jakiś taki, no właśnie, prawie że religijny. I to jest niebezpieczne. I moim zdaniem ktoś, kto się oburza, że z naszej strony, czy ze strony Grzegorza Brauna, czy z innych polityków, którzy na serio traktują swoją wiarę, czy ze strony naszych środowisk, jako dziennikarze, jako działacze społeczni, polityczni, nazywamy to satanizmem, to nie jest przesada, bo to jest satanizm, a szatan jest jak gdyby
głową antykościoła, czyli to jest jak najbardziej właśnie religijna w pewnym sensie rzeczywistość. Oczywiście, jak najbardziej jest to uprawnione, tego typu stwierdzenie, bo to się wielu osobom wydaje nieprawdopodobne, żeby to miało aż taki charakter, nie do uwierzenia, żeby no, osoby tutaj na czele rządów, na czele państw były tak zaangażowane w tego typu patologie. No, trudno sobie po prostu to wyobrazić i przyjąć na zdrowy rozsądek, ale tak niestety jest, jeżeli to rzeczywiście się przeanalizuje dogłębnie, tak jak to powiedziałeś, tak jak to określiłeś, to trzeba jak najbardziej przyznać rację temu, że jest to satanizm w najczystszej postaci, który jest tutaj nam implementowany. W miejsce wartości są podstawiane antywartości. W miejsce normalności, w miejsce rodziny, w miejsce tradycji są nam podstawiane właśnie jakieś zboczenia, pseudozwiązki, no wszystko, co rujnuje, co niszczy człowieka, uzależnia od jakiegoś wielkiego koncernu. No i to niestety się dzieje i dobrze, że są ludzie, którzy z tym walczą i temu się sprzeciwiają. No właśnie, oby nas było jak najwięcej, bo jeżeli nie damy odporu, no to właśnie to pogaństwo, neopogaństwo, materializm, bo praktycznie tu nie ma ducha, tu nawet samo stwierdzenie, że procedura in vitro to jest leczenie bezpłodności. Tu żadnej bezpłodności się nie leczy. Tu po prostu osoba, która jest bezpłodna, pozostaje dalej bezpłodna, a właśnie wszystko w swoje ręce bierze ten technik, zootechnik i w zasadzie to nie jest lekarz, który leczy, tylko to jest ktoś, kto właśnie, tak jak słusznie powiedziałeś, stawia się w miejscu Stwórcy, stawia się w miejscu Pana Boga i uzurpuje sobie prawo do stworzenia nowego człowieka. No to jest naprawdę diabelskie. No to jest diabelskie, wiesz, to po prostu jest straszne, że wszystkie praktycznie aspekty ludzkiego życia są dotknięte taką komercjalizacją, że wszędzie pojawia się jakiś pan geszefciarz, że tak powiem, i mówi ci, my mamy tutaj rozwiązanie na twoje problemy, na twoje dolegliwości. Cena, moralność, etyka, no nie gra roli, nie. Tutaj wszystko jest na sprzedaż, na wszystkim możemy zrobić geszeft. No i to dotyka właśnie, czy to kwestii powstania życia, czy to kwestii śmierci, jak to widzimy właśnie w zdegenerowanych państwach Zachodu, że żerując na cierpieniu osób chorych na nieuleczalne choroby, oferuje im się właśnie też w sposób komercyjny, odpłatny. Mówi się, że to oczywiście za darmo, tak, że to państwo będzie pokrywać koszty, ponosić koszty tak zwanej eutanazji, czyli zabijania ciężko chorych pacjentów. Tworzy się nawet, powstała jakaś tam komora, gdzie są uśmiercani ci ludzie, bodajże w Holandii. No, tego typu patologie pojawiają się tu w każdej dziedzinie życia ludzkiego i jest to przerażające. No właśnie, że na wszystkim próbuje zbić się biznes, nie ma świętości, bo oczywiście no, niepłodność, brak możliwości posiadania dzieci jest dramatem. Ja rozumiem tutaj ból wielu par, które nie mogą mieć potomstwa, no ale są inne godziwe metody. No właśnie jest naprotechnologia, gdzie rzeczywiście dochodzi do prób często skutecznego, bo dodajmy, że metoda in vitro właśnie nie jest stuprocentowo skuteczna, tak jak to próbują przekazać lobbyści tego procederu. Są inne metody godziwe, gdzie można tą niepłodność wyleczyć. I po in vitro, tak jak słusznie mówisz, nie jest absolutnie żadnym leczeniem niepłodności. Tutaj ten niejaki poseł Arłukowicz próbował kontrować Grzegorza Brauna, że on nosi okulary. No noszenie okularów jest korekcją wad wzroku. To nie jest leczenie wad wzroku, to jest korekcja. Ta wada wzroku istnieje, natomiast jest to próba pewnego skorygowania tego, poprawienia, tak żeby było widzenie dobre. Natomiast no, tej wady wzroku no, nie usuwamy, no, więc to widać, że tutaj musi się pan Arłukowicz douczyć.
No i tak samo właśnie jest w przypadku in vitro, w przypadku tej bezpłodności. No należy sięgać po prostu po godziwe, dopuszczalne etycznie środki, a nie iść na skróty i stawiać po prostu swoje ego, swoje pragnienia czy zachcianki, że tak powiem, ponad etykę, no bo to potem rodzi dramaty. To może tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Piotr Rubas. Dziękuję bardzo, Piotrze. Dziękuję bardzo. Będę chciał jeszcze troszeczkę ogłoszeń dać, zwłaszcza książkowych i innych, więc zachęcam Państwa do oglądania naszych programów, zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, a nawet na Odyseę. Bardzo proszę o wsparcie finansowe, które jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli dalej funkcjonować. Dzięki Państwa darowiznom możemy realizować nasze cele statutowe, czyli edukację, media, wydawnictwa. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć nas swoją darowizną, prosimy o wpłaty na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. No i oczywiście polecamy książki wydawane zarówno przez Centrum Edukacyjne Polska, jak i przez inne wydawnictwa. Książki wszystkie są do nabycia w CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, w skrócie cep-sklep.pl. A tam między innymi książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. Pierwsza w tej serii książka to był Piłsudski i sanacja. Zresztą są dwie części tej książki. Pamiętajmy, że to się nawet łączy z tymi sprawami bioetycznymi, no bo aborcję w Polsce wprowadzała właśnie sanacja jeszcze za życia Piłsudskiego. Nam się wydaje, że to były pomysły wprowadzane przez Hitlera czy przez Stalina w Polsce. Okazuje się, że jednak wcześniej był jak gdyby rodzimy propagator tych praktyk. No, ostatnia książka w tej serii to jest oczywiście książka, która wyszła w tym roku, Jędrzej Giertych, kontynuator Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. Także jest seria książek dotyczących II wojny światowej, kulis tej II wojny światowej. Są trzy książki wydane w rocznicę rozpoczęcia wojny, czyli września 39, wydane w rocznicę włączenia się Stanów Zjednoczonych do tej wojny, czyli grudzień 1941, i w rocznicę konferencji jałtańskiej, która ustanawiała nowy porządek. To był luty 1945. Wszystkie te książki, trzy, tu mam w ręku ten tom pierwszy, bardzo polecam. Oczywiście także książki w serii Gorące tematy. Tu pokażę może dwie książki, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, bardzo ważna książka mówiąca o działalności sekty masońskiej, a także źródła finansowe komunizmu i nazizmu, czyli o tych, którzy finansują różne bardzo niebezpieczne dla ludzkości projekty. Oczywiście inne książki, innych wydawnictw, Niebezpieczny związek, Tajna współpraca USA-Izrael. Bardzo polecam tę książkę. Książki dotyczące sytuacji na Ukrainie, Ukraina między wojną a pokojem, a także Na wschodzie bez zmian. To są dwa tomy książki autorstwa Henryka Pająka, które polecam. Książki historyczne. Młodość Witolda Pileckiego, autor dr Krzysztof Tracki, myślę, że bardzo ważna książka i ważna postać, którą warto poznawać, a także książka Roman Dmowski i Trzy pokolenia narodowców. To jest zbiór tekstów i artykułów na ten temat. Wreszcie książki typowo wigilijne, na przykład Wigilijna noc radosna, to jest jedna z książek Cezarego Piotra Tarkowskiego, naszego zaprzyjaźnionego autora z Lublina. Inna jego książka to Bywało gorzej, bywało śmieszniej. To jest taka troszeczkę oparta na autobiografii, a także książka Lid Barnaba. To też jest książka tegoż samego autora. A wracając do spraw jeszcze politycznych, to jeszcze dwie książki. Tutaj chciałbym polecić Ambasador Krzysztof Baliński, Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich. Jak widać, ta tematyka ciągle powraca, ale niestety jest to pewne przekleństwo
naszej historii, że z niektórymi mamy więcej problemów, z innymi mamy mniej. No, na pewno dużo problemów mamy też z Niemcami. Polecam książkę pani Marii Trzcińskiej, pani sędzia Maria Trzcińska, dotycząca niemieckiego obozu zagłady dla Polaków w Warszawie, KL Warszał. Myślę, że też bardzo ważna pozycja, którą warto się z nią zapoznać. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Będę przypominał jeszcze przed świętami o naszej ofercie książkowej. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.